Cześć! Z tej strony Paweł Grzywocz, a to już jest czwarte nagranie z nowej serii Jak uwolnić się z uzależnienia od pornografii i masturbacji. W tym nagraniu dowiesz się, jak wyjść z tego nałogu w ciągu 90 dni i być kompletnie od niego wolnym. Co to znaczy być kompletnie wolnym od tego nałogu? To oznacza być w takim stanie, w którym już nałóg nie kontroluje Twojego życia, nie kontroluje Ciebie, nie ma nad Tobą mocy, nie ma nad Tobą władzy. Kilka osób w komentarzach napisało do mnie, że nie rozumie, na czym w ogóle polega problem. O co chodzi z tym uzależnieniem? Przecież raz na jakiś czas im się to zdarzy i nie ma żadnego problemu. Idą dalej przez życie i nie odczuwają jakichś negatywnych skutków ich zachowania. I na tym właśnie polega bycie osobą, która nie jest uzależniona od pornografii i masturbacji. Czy taka osoba jest podatna na to uzależnienie? Tak, może wkrótce w takie uzależnienie wpaść. Natomiast ja z Tobą rozmawiam tutaj jak z człowiekiem, który już jest uzależniony od pornografii i masturbacji i przestał to kontrolować, ponieważ bardziej już kontroluje Ciebie Twój popęd seksualny oraz po prostu te mechanizmy, które wykształciłeś w swoim mózgu. Dlatego jako kompletną wolność od tego nałogu uważam stan, w którym już nie musisz tego robić, nie musisz po to sięgać, jesteś od tego wolny, a gdyby Ci się to przytrafiło, ponieważ znając naszą naturę oraz nasze skłonności do robienia tego typu rzeczy, to mało prawdopodobne jest, że przez kolejne 40-50 lat już nigdy więcej nie zobaczysz żadnego filmu pornograficznego lub nigdy więcej już nie będziesz się dotykał w miejscach intymnych w sposób, który sprawi Ci jakąkolwiek przyjemność. Jest to praktycznie nierealne, żeby już nigdy nie robić tego typu rzeczy. Natomiast to, co możemy osiągnąć, to jest stan, w którym tego typu zachowania nie mają nad nami mocy. Jesteśmy w stanie również te zachowania ograniczyć do minimum. Jesteśmy je w stanie praktycznie wyeliminować na bardzo długie okresy czasu. A nawet gdyby coś takiego się przytrafiło, to wówczas zdajemy sobie sprawę, że nic się praktycznie nie stało. Po prostu wstajemy, idziemy dalej przez życie. Mamy wszystkie inne sfery, o których będę jeszcze mówił, rozbudowane na tyle, że tego typu wybój na drodze nie sprawi, że nagle wszystko się posypie i znowu wrócimy do nałogu. To były właśnie najbardziej niebezpieczne momenty, kiedy w moim życiu coś się zawaliło. Na przykład zostałem porzucony przez dziewczynę i wówczas miałem bardzo silną potrzebę, aby urządzić sobie cały ciąg oglądania filmów pornograficznych i sesji masturbacyjnych. I w tego typu trudnych momentach człowiek naprawdę czuje się złamany w pół i ma ochotę z powrotem wrócić do tego bagna. Natomiast człowiek, który wyszedł już z tego nałogu i to jest jego siłą, będzie wiedział, że tam nie ma już czego szukać, że tam nie znajdzie odpowiedzi na swoje problemy, że to do niczego nie prowadzi, że już to przerabiał i że to jest kompletnie bez sensu. Dlatego taka osoba jest w stanie się powstrzymać. A nawet gdyby jej się przytrafiło tego typu wydarzenie, to po prostu będzie dalej kontynuować tą zdrową drogę, tą drogę niezależności i wolności od tego nałogu. Także zapraszam Ciebie na tą 90-dniową ścieżkę, dzięki której będziesz w stanie później normalnie funkcjonować i przestaniesz być zniewolonym przez swój popęd seksualny. Ja osobiście męczyłem się z tym nałogiem przez kilka ładnych lat przed ukończeniem 20 roku życia. Czy to oznacza, że jeżeli masz więcej lat, to już jest za późno i nie da się tego zmienić? Nie, to oznacza, że jeżeli masz więcej niż 20 lat, to jest to najwyższy czas na to, aby zrealizować to największe właściwie zadanie, jakie stoi przed każdym prawdziwym mężczyzną, jakim jest zapanowanie nad własną seksualnością, nad własną energią seksualną, a także nad własnymi myślami, nad własnymi pragnieniami. To jest zadanie każdego prawdziwego mężczyzny. Więc obojętnie, czy masz 30 czy 40 lat, to każdy moment jest dobry, aby pozbyć się tego typu słabości, które kontrolują nas i ograniczają w normalnym funkcjonowaniu. Znam wszelkie bolączki,
które będą się pojawiać podczas wychodzenia z tego nałogu. Największe z nich to jest samotność. To jest zwalanie winy na jakieś inne niepowodzenia i frustracje. Pamiętam, kiedy mieszkałem z moimi rodzicami. Jestem jedynakiem. Byłem zawsze bardzo samotny. Do tego nie układało mi się z rówieśnikami, którzy przezywali mnie, ponieważ byłem wysoki, chudy, miałem duże oczy, więc miałem raczej niezbyt udane relacje z rówieśnikami. To samo było później w drużynie koszykarskiej. Akurat udało mi się rozwinąć talenty tutaj w grze, w koszykówkę i byłem dobrym zawodnikiem, natomiast w kontaktach z kolegami z drużyny niestety było kiepsko. I później te problemy również starałem się stłumić poprzez pornografię i masturbację. Do tego można oczywiście dodać nieśmiałość i nieudane kontakty z dziewczynami, w sensie takie damsko-męskie, sercowe relacje, które były praktycznie żadne. W związku z czym miałem też bardzo silne takie przyciąganie do pornografii i masturbacji, która była taką iluzją jakiejś bliskości, czy też jakichś intymnych wrażeń, seksualnych uniesień. Było to wtedy bardzo, bardzo wciągające, ponieważ nie byłem w stanie cieszyć się ani doświadczać jakichkolwiek normalnych relacji mężczyzna-kobieta, oprócz jedynie takich przyjacielskich, koleżeńskich sytuacji z koleżankami, które nigdy nie widziały we mnie potencjału na chłopaka. W jaki więc sposób udało mi się pokonać ten bardzo uciążliwy nałóg, ponieważ on jest wewnątrz naszego ciała, wewnątrz naszego umysłu, dlatego jest najtrudniej nad nim zapanować? Udało mi się z tego wyrwać dopiero wtedy, kiedy uporządkowałem sobie najważniejsze wartości dotyczące poszczególnych sfer życia, o których będę mówił w tym programie 90-dniowym wychodzenia z nałogu od pornografii i masturbacji. Pierwsza sfera, która jest tutaj bardzo ważna i będę o niej mówił na samym początku tego kursu, to jest nasze ciało, czyli odpowiednie też zaprzyjaźnienie się z naszym ciałem, zaakceptowanie go, zrozumienie, jak ono działa, jakie tutaj funkcjonują mechanizmy. Jest to bardzo ważne również, jeżeli chodzi o kontrolowanie swojego wytrysku i jest tutaj też to bardzo ważne, jeżeli chodzi o uleczanie impotencji. Także tutaj są dwie grupy mężczyzn, którym może się to przydać. Po pierwsze są to osoby właśnie, które obawiają się lub doświadczyły przedwczesnego wytrysku z kobietą i tutaj jest to bardzo ważne, aby zrozumieć, jak działa nasze ciało, aby później potrafić kontrolować nasze odruchy seksualne. To jest też bardzo ważne, jeżeli cały czas jesteśmy napaleni, mamy bardzo wysoki testosteron, szczególnie jest to zauważalne w wieku nastoletnim albo wieku dwudziestoletnim, kiedy cały czas mamy bardzo wysokie poziomy podniecenia, napięcia seksualnego. Trzeba się nauczyć zarządzać tą energią seksualną, a także kontrolować swoje odruchy, co jest bardzo przydatne w kontaktach z kobietami, zarówno na randce, jak i w łóżku. Kontrolowanie swojego podniecenia jest to niezwykle ważny temat i w pierwszej części tego początkowego miesiąca będziemy właśnie o tym rozmawiać. A druga grupa to są mężczyźni, którzy do tego stopnia uzależnili się od wrażeń seksualnych, że zaczęły u nich się pojawiać słabe erekcje, zaniki erekcji lub też nawet impotencja lub też nawet niemożność właśnie współżycia normalnie z kobietą. Więc jest to troszeczkę inny problem, o którym też będę rozmawiał, który też będę tłumaczył, jak się z tego uleczyć i tutaj postępowanie będzie troszeczkę inne. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że będziemy też zaczynać od naszej fizyczności, od naszego ciała. Zaczniemy od zrozumienia tych mechanizmów, które rządzą naszym ciałem. To jest bardzo ważne, aby zapanować właśnie nad naszą seksualnością, nad naszym popędem i nad naszymi reakcjami seksualnymi. Druga sfera, która jest bardzo ważna podczas wychodzenia z nałogu, to jest nasze otoczenie. I to jest druga część pierwszego miesiąca. Wtedy będziemy się skupiać na tym, aby zaprojektować nasze życie, nasze zachowania, nasze otoczenie, naszych znajomych, naszą rodzinę, nasze przyjaźnie, podchodzenie i poznawanie nowych dziewczyn i tego typu sferę właśnie, jaką jest nasze otoczenie, wyznaczanie również celów. Nasza sfera też zawodowa w to wchodzi, to jest otoczenie. To jest bardzo ważne, żeby zadbać o swoje otoczenie w taki sposób, aby nie być ściąganym przez te pokusy seksualne, przez pragnienie właśnie wyżycia się w taki nieproduktywny właściwie sposób. Także jest to druga taka sfera, którą będziemy omawiać w pierwszym miesiącu. Pierwszy to jest właśnie nasze ciało, druga sfera to jest nasze otoczenie.
Do tego będę również już w pierwszym miesiącu dodawał trzecią sferę, która jest według mnie takim rdzeniem tego kursu, i są to wartości dotyczące właśnie seksualności, kobiecości, męskości, płodności i takiego pełnego współżycia seksualnego między kobietą i mężczyzną. Jest to bardzo motywujące, ponieważ kiedy mamy taką motywującą i budującą wizję tego, jak powinno wyglądać udane współżycie seksualne kobiety i mężczyzny, to wówczas jest to coś, o co warto walczyć. Jest to coś, do czego warto dążyć. I to marzenie daje ogromną motywację do tego, żeby się nie poddawać, nie zbaczać z tej ścieżki. Ponadto, zdając sobie sprawę z tego, jak destrukcyjne skutki ma pornografia i masturbacja na udane współżycie seksualne z kobietą, to wówczas znowu mamy tutaj bardzo silną motywację, aby unikać tego typu zachowań. Także ta sfera wartości dotyczących kobiet, a także męskości i udanego związku mężczyzny i kobiety, tutaj ta sfera jest naprawdę kluczowa i jest odpowiedzialna w dużym stopniu za utrzymywanie motywacji na tej drodze. Będę wplatał już te tematy w pierwszym miesiącu, natomiast najwięcej będzie o tym w drugim miesiącu, ponieważ jest tego sporo i jest to takie przygotowanie właśnie do utrzymywania związku przez całe życie. Jest to fundamentalna sfera, ponieważ te różnice seksualne między kobietą i mężczyzną przewijają się przez cały związek i udane współżycie seksualne naprawdę jest jednym z filarów szczęśliwego związku, małżeństwa i takiego po prostu kroczenia razem przez życie. Trzeci miesiąc to jest sfera jeszcze wyżej, o której mówiłem w ostatnim nagraniu, numer 3, wprowadzającym do tego kursu. I w tym miesiącu będziemy bardziej rozmawiać na takie tematy egzystencjalne. W szczególności będziemy tutaj rozmawiać o zasadach, będziemy rozmawiać o misji życiowej, o sensie życia, będziemy rozmawiać o samoakceptacji, o odpowiedzialności, będziemy też rozmawiać o tym, jak żyć świadomie, jak zdawać sobie sprawę z tego, co działa w tej naszej rzeczywistości, jakimi prawami rządzi się rzeczywistość, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy też nie. Także jest to miesiąc poświęcony zasadom, weryfikacji tych zasad, ponieważ jeżeli nie mamy sprawdzonych zasad, które działają w otaczającej nas rzeczywistości, to wówczas jesteśmy na bardzo kruchym gruncie. Możemy bardzo łatwo się rozczarować, potrzaskać, rozbić. Możemy być łatwo zmanipulowanym. Dlatego to jest istotne, aby wyjść potem jeszcze poziom wyżej, ponad małżeństwo, ponad związek, ponad seks z kobietą, ponad tą całą męskość, bycie atrakcyjnym mężczyzną, który jest spełnionym w relacji z kobietą. Także jest jeszcze coś ponad tym, co nadaje nam takiego głębszego sensu. Jest to właśnie ten sens życia, misja życiowa, cele życiowe dotyczące poszczególnych sfer. Także sfera zawodowa i rozumiana szeroko produktywność również będzie poruszana w tym trzecim miesiącu. Też będę o tym czasami wspominał w drugim miesiącu, ponieważ to się łączy. Kobieta na przykład nie ocenia nas po tym, ile ty masz teraz pieniędzy albo jakie masz problemy, tylko kobieta zwraca uwagę na to, jakie ty masz do tego nastawienie, jak ty do tego podchodzisz, dokąd ty zmierzasz. Kim wy będziecie za 10-15 lat? Jaki będzie wasz związek? Jakim ty będziesz mężem? Jakim będziesz ojcem? Tak samo patrzysz na kobietę i zastanawiasz się, mam nadzieję, jaką ona będzie matką, jaki ona da przykład waszym dzieciom. Dlatego są to bardzo ważne wartości, które trzeba sobie ustalić, najlepiej jeszcze zanim tą kobietę w ogóle poznasz, ponieważ wtedy wiesz, jakiej kobiety szukasz, wtedy wiesz, jakich kobiet unikać. Dzięki temu zaoszczędzisz sobie mnóstwo czasu i będziesz o wiele spokojniejszy. Podsumowując, to co otrzymasz w tym programie, to są 3 miesiące odcinków, takich jak właśnie teraz oglądasz, w formie nagrań wideo, a także podsumowania w formie PDF z ćwiczeniem do wykonania na dany dzień. Tego typu odcinki będę wysyłał do Ciebie przez 3 miesiące, co drugi dzień roboczy. Otrzymasz na swój adres e-mail linka z dostępem do danego odcinku, możesz sobie pobrać go na swój komputer albo na urządzenie przenośne, możesz także sobie pobrać nagranie MP3. Poszczególne odcinki będą trwały około 20 do 30 minut, w zależności od tego, jak zaawansowany jest dany temat.
Tak jak mówiłem wcześniej, zaczniemy sobie od tych podstawowych fizycznych tematów, wręcz dotyczących naszego ciała, aby pozbyć się impotencji lub też przedwczesnego wytrysku. Tutaj jest to bardzo ważne, aby nauczyć się zarządzać swoją energią seksualną w taki sposób, aby uwolnić się od tego typu dysfunkcji seksualnych. Jest to bardzo uwalniające, kiedy jesteśmy ze swoim ciałem przyjaciółmi i wiemy, jak je kontrolować. Jest to bardzo przydatne zarówno na randce, jak i w łóżku z kobietą. Jest to bardzo istotny temat, od którego zaczniemy i dotyczy on dosłownie każdej osoby. Później, w dalszej części pierwszego miesiąca, będziemy właśnie konfigurować Twoje otoczenie. Czyli podzielę się z Tobą takimi zachowaniami, takimi nawykami, takimi sposobami działania, myślenia, planowania, aby zaprojektować swoje otoczenie, a nawet całe swoje życie w taki sposób, żeby to było produktywne, żeby to przynosiło Tobie korzyść, żebyś się rozwijał w każdej sferze swojego życia, żebyś właściwie rozwiązał te frustracje, które prowadzą Ciebie do nałogu, żebyś zajął się tym, co powoduje wracanie i nawroty do oglądania pornografii i masturbacji. Także będziemy te wszystkie elementy rozbijać na części pierwsze i znajdować ich rozwiązania. Dodatkowo w pierwszym miesiącu, a także przez cały drugi miesiąc, będę bardzo szczegółowo omawiał wartości dotyczące udanego współżycia seksualnego z kobietą, dotyczące męskości, kobiecości, ról mężczyzny i kobiety w związku. Będą pojawiać się również tematy małżeństwa, rodziny, ponieważ do tego zmierza relacja randkowa, czyli randkujesz z kobietą, poznajecie się w jakimś celu. Więc tutaj też jest bardzo ważne, abyś określił sobie, jakie to są cele. I tutaj te wartości na temat współżycia seksualnego są niezwykle istotne. I trzeba je również omawiać z kobietą po to, aby uniknąć później rozczarowań, aby uniknąć zranienia, ponieważ jedna osoba chciała coś innego niż druga i w tym momencie ludzie później siebie ranią, ponieważ mieli odmienne oczekiwania. Dlatego właśnie będziemy bardzo dużo czasu poświęcać na zasady i wartości dotyczące budowania zdrowej, szczęśliwej relacji z kobietą. W tym temacie wartości też bardzo istotny jest temat relacji z samym sobą, także również będą się tutaj pojawiać tematy dotyczące samoakceptacji, dotyczące odpowiedzialności za swoje życie, dotyczące stawiania sobie celów, dotyczące rozwoju swojej sfery zawodowej. Także również tego typu tematy trzeba sobie omówić w tym momencie. Trzeci miesiąc to będzie temat, który jest o wiele głębszy niż pozostałe i dlatego jest na samym końcu, ponieważ te pierwsze dwa miesiące, uważam, to są zachowania i to są wartości, które każdy mężczyzna, czy chce, czy nie, musi zaaplikować do swojego życia, musi sobie z tego zdawać sprawę, musi podjąć decyzję, jakie tutaj wartości wybierze oraz musi się ich konsekwentnie trzymać, jeżeli chce mieć udany, szczęśliwy związek z kobietą, która mu się podoba, która go szanuje i której nie ulegnie rozkładowi, jak to dzisiaj bardzo często ma miejsce. W trzecim miesiącu poruszymy jeszcze dalsze pytania wybiegające ponad związek, które są czasami nawet o wiele ważniejsze niż sama kobieta, bo wiadomo, że kobieta to nie jest jakby fundament naszego szczęścia życiowego, naszego spełnienia życiowego, nie jest to ostateczny cel naszego życia. I tak jak mówiłem w trzecim nagraniu, jest to bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę, jaki jest sens Twojego życia, jakie są zasady, którymi się kierujesz w swoim życiu, skąd czerpiesz poczucie bezpieczeństwa w swoim życiu, skąd czerpiesz samoakceptację w swoim życiu. To są bardzo ważne pytania, na które trzeba sobie odpowiadać. Jakie są cele w Twoim życiu? Dlaczego akurat takie, a nie inne? Jak sobie radzisz z porażkami, z popełnianiem błędów? To są takie bardzo ważne tematy dotyczące też relacji z samym sobą, o których będziemy więcej rozmawiać w trzecim miesiącu. W miarę możliwości będę przypominał również o niektórych tematach w pierwszym miesiącu, w drugim, w trzecim, także to wszystko będzie się ze sobą przeplatać, natomiast ogólna rama tego programu trzymiesięcznego wygląda właśnie tak, że pierwszy miesiąc to jest bardziej ciało i otoczenie, później druga połowa pierwszego miesiąca i drugi miesiąc to jest bardziej wartości dotyczące związku kobiety i mężczyzny i współżycia seksualnego. Trzeci miesiąc to są bardziej tematy egzystencjalne dotyczące również zasad, sensu życia, ponieważ jeżeli nie mamy tego ugruntowanego, to wówczas bardzo łatwo jest wrócić do tych starych nałogów. Być może zastanawiasz się, dlaczego miałbyś skorzystać z mojego programu i uczyć się ode mnie na ten właśnie temat.
ponieważ osobiście miałem takie problemy jak ty i udało mi się z nimi poradzić. Gdybym z tego nałogu nie wyszedł, to nie udałoby mi się osiągnąć tego, co sobą reprezentuję. Nie powstałaby ani ta strona, ani moje życie nie wyglądałoby tak, jak teraz wygląda. Ponadto dotychczasowe 3 nagrania, które udostępniłem na ten temat, uzyskały ponad 14 tysięcy wyświetleń oraz w sumie 254 komentarze. Wiele też osób zostało zainspirowanych do pracy nad sobą w tym temacie, a nawet wyszło później z tego nałogu dzięki informacjom zawartym w programie Jak utrzymać związek w module o seksualności. Kilka osób nawet napisało swoje historie sukcesu w komentarzach pod ostatnio opublikowanymi nagraniami. Poniżej możesz zapisać się na pierwszy miesiąc programu Jak uwolnić się z uzależnienia od pornografii i masturbacji w 90 dni, albo możesz zamówić od razu dostęp do wszystkich 3 miesięcy. Nagrania będą wypuszczane co drugi dzień roboczy przez 90 dni. Udział w pierwszym miesiącu kosztuje 87 zł, natomiast udział w 3 miesiącach to 247 zł. Otrzymasz miesięcznie około 15 nagrań trwających 20 do 30 minut, czasami dłużej, czasami krócej, więc jest to około 8 godzin materiału miesięcznie z praktycznymi wskazówkami i ćwiczeniami do wykonania. Można to porównać do konsultacji osobistych, które mógłbyś zamówić na mojej stronie, albo które mógłbyś zamówić u jakiegoś terapeuty, psychologa, które kosztują zazwyczaj 100 zł za godzinę. Wówczas koszt takiego szkolenia wynosiłby 15 spotkań, czyli 15 takich ćwiczeń razy 100 zł, to jest 1500 zł. Jeżeli takie spotkanie trwałoby pół godziny i kosztowałoby o połowę mniej, to połowa z 1500 zł to jest około 750 zł miesięcznie. Razy 3 miesiące, to wówczas mamy kwotę 700 zł razy 3 miesiące, to będzie około 2000 zł. Jeżeli miałbyś konsultować się na przykład z psychologiem, z terapeutą albo chodzić na jakąś grupę wsparcia, to taki koszt wynosiłby około 2000 do nawet 4000 zł. Jeżeli przyjęlibyśmy, że 100 zł za godzinę, to jest 1500 zł za jeden miesiąc, za 15 spotkań. Dlatego jest to ogromna tutaj oszczędność, ponieważ będziemy kontaktować się przez internet. Dodatkową zaletą jest to, że jesteś kompletnie anonimowy dzięki systemowi płatności PayU. Ja otrzymuję tylko Twój adres e-mail oraz Twoje imię, które podasz przy rejestracji. Reszta danych jest w systemie płatności PayU. Do tego nie musisz dojeżdżać do żadnego gabinetu, nie musisz chodzić na jakieś spotkania, grupy wsparcia, na które ludzie się zwierzają, tylko możesz ze swojego zacisza domowego wziąć udział w tym projekcie. Dodatkowym plusem jest także to, że będziesz miał kontakt w komentarzach z innymi uczestnikami kursu, które są osobami o podobnych problemach. Także również będziemy tutaj tworzyć społeczność, która rozwiązuje podobne problemy, co również daje ogromną motywację. Ponadto w tym projekcie jest zachowana właśnie ciągłość, ponieważ wychodzenie z nałogu to jest proces. Praktycznie niemożliwe jest udanie się na jednorazową albo podwójną konsultację, na której omówisz sobie plan działania oraz mechanizmy, które ściągają cię w dół, sposoby właśnie wychodzenia z tego i później od razu wyjście z nałogu. Tak to się nie dzieje. To wymaga przez pewien czas edukacji, konsekwencji i wdrażania tego w życie. Dlatego zdaję sobie sprawę, że jest to proces i ja również poświęcam tutaj 90 dni moich takich roboczych dni po to, aby poprowadzić cię w tym programie. Będziemy w kontakcie co drugi dzień roboczy, co drugi dzień otrzymasz właśnie tego typu nagranie jak to, z konkretnymi wskazówkami, zachowaniami, z konkretnym ćwiczeniem do zrobienia, które uświadomi Cię w poszczególnym temacie i pozwoli Ci postawić kolejny krok na drodze do wyjścia z tego nałogu. Podsumowując, korzystając z usług różnego rodzaju terapeutów i płacąc im około 100 zł na godzinę, tego typu kurs kosztowałby 800 do 1500 zł miesięcznie. Jednak tym razem mamy możliwość kontaktowania się przez internet, co jest o wiele wygodniejsze niż dojeżdżanie do jakiegoś gabinetu albo spotykanie się z jakąś grupą wsparcia. Dlatego udział w tym programie to jedyne 87 zł miesięcznie. Jest to nawet o 10 zł taniej niż wykupywanie pół godziny konsultacji ze mną na Skype'ie. Otrzymujesz również 100% gwarancję zwrotu pieniędzy przez cały okres trwania tego projektu, jeżeli byłbyś z jakiegokolwiek powodu niezadowolony.
Wiem, że część osób może wykorzystać tego typu okazję po to, aby wziąć udział w kursie za darmo. Natomiast zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób jest to takie duże poczucie bezpieczeństwa podczas zakupu i dzięki temu skorzystają z tego kursu i nie będą później żądały żadnego zwrotu i wykorzystają te informacje w swoim życiu i staną się mężczyznami wolnymi od nałogu, którzy panują nad swoim popędem seksualnym i są osobami szczęśliwymi. Dlatego chciałbym tego typu osoby przyciągnąć, aby skorzystały z tej szansy i żebyśmy mogli się kontaktować właśnie w tym projekcie przez kolejne 90 dni. Także zarejestruj się, klikając jedną z poniższych opcji, albo 87 zł miesięcznie, albo 247 zł za 3 miesiące i podczas trwania tego projektu zadecyduj, czy chcesz dalej korzystać z tego programu, czy to jest coś dla Ciebie, czy jednak to nie jest dla Ciebie i wtedy nadal wszystko będzie w porządku. Sprawdź, wykorzystaj tą wiedzę w swoim życiu, przetestuj ją, zacznij to po prostu robić, co będę tam mówił, a wtedy sukces jest nieunikniony, ponieważ jeżeli zaprojektujesz swoje życie w taki sposób, aby wyjść z tego nałogu i odpowiednio uporządkujesz, usystematyzujesz swoje wartości, to wtedy to jest praktycznie niemożliwe, aby robić dalej wszystko na odwrót i robić rzeczy, które prowadzą do autodestrukcji. Ponieważ w takim miejscu ja osobiście bym skończył, gdybym się z tego nie wyrwał. To wtedy nie rozwinąłbym umiejętności przemawiania, nie rozwinąłbym umiejętności nawiązywania rozmowy z nowymi osobami, z nowymi dziewczynami, nie rozwinąłbym poczucia humoru, nie rozwinąłbym także umiejętności biznesowych. Czyli właściwie moje życie byłoby naprawdę bardzo utrudnione, a najprawdopodobniej prowadziłoby to właśnie do różnego rodzaju chorób, do dalszych uzależnień, do korzystania z usług prostytutek, być może do chorób wenerycznych. Także zdawałem sobie sprawę, że jeżeli z tego nie wyjdę, to moje życie będzie naprawdę pogrążone w wielkim, wielkim dole. Dlatego chciałbym się z Tobą bardzo tym podzielić, żebyś z tego wyszedł, żebyś mógł się przed tym wszystkim uchronić. Pytanie, dlaczego nie rozdaję tej wiedzy za darmo? Ponieważ jako ludzie nie doceniamy tego, co dostajemy za darmo. W związku z czym, jeżeli zapłacisz za udział w tym programie, to jest to jeden z elementów Twojej motywacji i masz wtedy większą motywację do tego, aby te nagrania wideo nie leżały później bezczynnie na dysku twardym, tylko będziesz miał wtedy motywację do tego, aby wykorzystać tą wiedzę, aby ta inwestycja w to szkolenie zwróciła się wielokrotnie, ponieważ ile tak naprawdę jest warta szansa wyjścia z nałogu od pornografii i masturbacji? Dla mnie jest to coś absolutnie bezcennego. Możesz sobie także przeliczyć, ile kosztowałoby Cię poszukiwanie tych informacji na własną rękę przez kolejny rok, poświęcając na to zaledwie 1 godzinę dziennie. Wówczas wychodzi to 365 godzin w ciągu jednego roku. Jeżeli zarabiasz około 20 zł na godzinę, to 365 godzin razy 20 zł to będzie ponad 7000 zł w ciągu roku. Tyle kosztowałoby Cię poszukiwanie tych informacji na własną rękę, jeżeli będziesz poświęcał na to swój czas, a Twój czas jest przecież cenny, i tyle kosztowałoby Cię to finansowo. Także biorąc udział w tym kursie za jedyne 87 zł lub 247 zł za 3 miesiące, oszczędzasz tysiące złotych, lata cierpienia i setki godzin, 365 godzin rocznie, jeżeli byś codziennie przez godzinę poszukiwał rozwiązań na ten temat. Zapisz się do tego programu na moje ryzyko i w trakcie jego trwania zdecyduj, czy to jest coś dla Ciebie. Jeśli wolałbyś zrezygnować z uczestnictwa w tym programie i nie brać w nim udziału w ogóle, to wielka szkoda, ponieważ najlepszą inwestycją w naszym życiu, największą i najlepszą inwestycją, to jest inwestycja w naszą edukację. To właśnie poprzez brak prawidłowej edukacji mamy tyle cierpienia na tym świecie. Dlatego jeżeli masz dostęp do internetu i masz środki na ten kurs, to naprawdę najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zainwestować w swoją edukację po to, aby pożegnać się z nałogiem od pornografii i masturbacji. Wielu ludzi nie jest w stanie sobie pozwolić nawet na dostęp do internetu. Wiele osób żyje w takich warunkach, w których nie mają dostępu do sieci. Dlatego jeżeli już jesteś w społeczeństwie takim intelektualnym, które ma dostęp do informacji, to wykorzystaj tą szansę. Po wybraniu odpowiedniej opcji, 1 miesiąc lub 3 miesiące, podaj prawidłowy adres e-mail, na który będziesz otrzymywał kolejne odcinki oraz swoje imię. Pamiętaj, że jesteś kompletnie anonimowy dzięki systemowi bezpiecznych płatności PayU. Twój udział w programie pozostanie tylko i wyłącznie między nami.
Dokładnie pamiętam, jak to było, kiedy zmagałem się z nałogiem od pornografii i masturbacji. Pamiętam, kiedy podczas nawrotów mówiłem sobie: Paweł, nie wracaj do tego, ponieważ doskonale pamiętasz, jak to było wcześniej. I tam nie ma już dla ciebie nic nowego i nie ma tam dla ciebie nic pożytecznego. Z tego nic nie wynika dobrego, to jest bez sensu. I zdawałem sobie sprawę, że to nie ma sensu, żeby wracać do tego nałogu. To kompletnie nie miało już dla mnie sensu. Dlatego chciałbym, żebyś również doszedł do takiego etapu, w którym tego typu skłonności nie mają już nad tobą władzy. I to była dla mnie największa motywacja, pamiętanie właśnie, jak to było być uzależnionym. Ta pamięć po tym, z czego wyszedłem, stała się jedną z moich największych motywacji, aby już do tego nie wracać. Tego ci serdecznie życzę. Proszę cię, żebyś wykorzystał wiedzę zawartą w tym kursie i żebyś podszedł do niego z takim samym zaangażowaniem, z szacunkiem oraz żebyś włożył w ten kurs tyle samo serca, co ja, ponieważ dzięki temu będziesz się później cieszył efektami, będziesz się cieszył wolnością od nałogu, od pornografii i masturbacji. Zajęło mi spokojnie 5 lat zebranie i uporządkowanie tej wiedzy, sprawdzenie jej i po tym czasie dalej się edukowałem, dalej się rozwijałem, uświadamiałem, natomiast cieszyłem się już wtedy efektami, wolnością, a także rozwijałem się już na kolejnych etapach mojego życia, a to wszystko dzięki temu, że udało mi się wyrwać z nałogu od pornografii i masturbacji. Jeżeli przykładowo zarabiasz około 20 zł na godzinę, to w ciągu półtora dnia jesteś w stanie zarobić na ten projekt 87 zł do 247 zł spokojnie jesteś w stanie odłożyć. Natomiast jest to warte o wiele więcej i możesz zaoszczędzić tysiące złotych wydanych na terapeutów oraz lata cierpienia i lata poszukiwania tych informacji na własną rękę. Nie mówię o tym, że jestem twoją jedyną opcją i że beze mnie sobie nie poradzisz. Natomiast możesz znacząco skrócić tą drogę, ponieważ otrzymasz w ciągu 45 odcinków do 50 około, w ciągu 3 miesięcy, wszystkie najważniejsze, przełomowe, najbardziej skuteczne strategie, które pomogły mnie się z tego wydostać. Otrzymasz to w ciągu 3 miesięcy, w ciągu około 8 godzin miesięcznie, razy 3 miesiące, to będzie 24 godziny materiału w ciągu 3 miesięcy. Specjalnie także dostosowałem tą formę w ciągu 90-dniowego projektu, abyś mógł tą wiedzę systematycznie wdrażać, żebyś nie poczuł się przytłoczony, żebyś nie został zalany informacjami, które nic nie wniosą do twojego życia, jeżeli nie będziesz ich aplikował. Dlatego co drugi dzień będziesz otrzymywał nagranie, po to, abyś miał czas na zastanowienie się nad tym, na zrobienie ćwiczenia oraz na wdrożenie poszczególnych strategii w twoim życiu. Gdy jesteś wolny od swojego popędu seksualnego, panujesz nad nim, to wówczas możesz naprawdę bardzo mocno się rozwinąć w pozostałych dziedzinach swojego życia, jak umiejętności interpersonalne, jak życie zawodowe, jak wyższe wartości. Dopiero wtedy naprawdę możemy rozwinąć skrzydła, bo jeżeli jesteśmy niewolnikami swojego ciała, swojego popędu seksualnego, czy też nawet swojego przyrodzenia, można by powiedzieć, to wówczas jesteśmy naprawdę bardzo biednymi mężczyznami. A takimi chłopcami kobiety nie chcą się opiekować, one nie chcą wyciągać nas z naszych problemów. To nie jest ich rola. To my mamy dawać kobietom przykład, mamy wyznaczać kierunek w związku, mamy być przewodnikiem. Natomiast jeżeli ja jako mężczyzna nie wymagam od siebie, nie daję dobrego przykładu, to wówczas kobiety robią to samo. Dlatego ten świat wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Ponieważ mężczyźni są tacy, jacy są, a kobiety próbują się do nich dostosować. Dlatego bądź jedną z tych osób, które troszeczkę zmienią ten świat. Bądź mężczyzną, który będzie inny niż wszyscy, który znajdzie również kobietę, która jest inna niż wszystkie. I stwórzcie dzięki temu taki stabilny, szczęśliwy, zdrowy, trwały związek, który będzie służył wam obojgu i będziecie wzrastać w tej wzajemnej miłości. Jest to coś pięknego, jest to prawdziwa miłość, o którą warto walczyć, do której warto zmierzać. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych wartości w naszym życiu. Kliknij jedną z poniższych opcji i wybierz 1 miesiąc uczestnictwa lub zamów od razu 3 miesiące uczestnictwa w pełnym projekcie wychodzenia z uzależnienia od pornografii i masturbacji. Jesteś kompletnie anonimowy dzięki bezpiecznym płatnościom PayU. Będziesz co drugi dzień otrzymywał nagranie 20 do 30 minut wraz z ćwiczeniem PDF oraz przez cały okres trwania kursu chroni cię 100% gwarancja zwrotu pieniędzy w przypadku niezadowolenia.
Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w tym programie, a także do zobaczenia w pozostałych moich materiałach. Pozdrawiam Cię serdecznie i do następnego. Hej!